Cześć! Jakiś czas temu okazało się, że moja córeczka Róża ma coś na ząbku. No i stwierdziłam, że chyba to jednak jest próchnica, więc zadzwoniłam do naszej zaprzyjaźnionej pani dentystki, żeby się dowiedzieć, czy mam z nią iść do dentysty, co mam w ogóle w tej sytuacji zrobić z takim dwuletnim dzieckiem, które coś ma na zębie. Czas rozmowy. A pani dentystka zapytała się mnie, ile moje dziecko je słodyczy. Ja powiedziałam, że tak no mniej więcej raz dziennie, raz na kilka dni, no różnie to bywa, ale staramy się, żeby tego z tych słodyczy było mało. Dostałam informację, że nie jest takie źle, więc tutaj się mnie pocieszyła, ale po skończeniu naszej rozmowy pomyślałam sobie, ale moment, no słodycze to swoją drogą, ale przecież jest mnóstwo rzeczy, które mają cukier i nie są słodyczami, a moje dzieci i te rzeczy jedzą. Dlatego dzisiaj będzie odcinek o tych produktach, które dzieciom dajemy często, czasami w dużej ilości. Nie są to słodycze, ale mają bardzo dużo cukru. I zanim jeszcze przejdę do tych rzeczy, to w drodze takiego wyjaśnienia. Łyżeczka cukru to jest 5 gram. Łyżka cukru to jest około 15 gram, no tak dokładnie chyba 13. W połowie szklanki znajdują się aż 24 łyże. Po co to mówię? Ponieważ zaraz będę Wam przedstawiać konkretne liczby, więc chcę, żebyście wiedzieli, skąd mi wychodzą te łyżeczki i jak ja to obliczam. A, jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałam. Ja nie będę tutaj w tym filmie rozgraniczać cukru na cukier, miód, syrop glukozowy, fruktozowy czy jakieś inne świństwa jeszcze, tylko po prostu biorę pod uwagę cukier, cukier, tak? A co się pod tym hasłem jest i czy to jest mniej zdrowe, czy bardziej zdrowe, to ja już tego nie będę tutaj w tym przypadkiem, przynajmniej odcinku tego nie będę rozgraniczać. Tak więc nie przedłużając, zaczynamy. Pierwszy produkt. Jeśli dziecko nie jest karmione mlekiem matki, no to prawdopodobnie jak ma roczek, 2 latka czy więcej, to jeszcze jest karmione mlekiem modyfikowanym. Dlatego ja tutaj zakupiłam próbkę mleka modyfikowanego, ponieważ moje dzieci nigdy takiego mleka no, nie piły, więc nie mamy takiego w domu. I taka jedna próbka, która podejrzewam, to jest taka jedna porcja tu napisane, to taka jedna porcja ma 6,8 grama cukru, czyli to jest odpowiednik mniej więcej łyżeczka z groszem. To ja podejrzewam, że to nie starczy na jeden dzień coś takiego. No ale jakaś jest to taka jedna, mówię, jedna porcja, tak? Jeden posiłek. Produkt numer 2. To są kaszki. Też bardzo często dajemy takie kaszki dzieciom. Ja ich, powiem szczerze, nawet nie kupiłam do tego odcinka, ponieważ wiem, że moje dzieci raz próbowały, ani mi to nie smakowało, ani im to nie smakowało, więc stwierdziłam, że nie będę tego kupować tylko po to, żeby to wyrzucić zaraz do kosza. Natomiast takie kaszki, z tego co przejrzałam, takie najbardziej popularnych firm, które są dostępne w jakichś różnych sklepach, to mają około 21 gram cukru w jednej porcji, czyli to są 4 łyżeczki cukru. Kolejny produkt, który troszeczkę mnie przeraził, bo tego cukru faktycznie tutaj jest sporo, to są płatki kukurydziane. I teraz ja akurat mam płatki, które tego cukru dużo nie mają, ale cukru jest między 10 a 30 wzwyż gram, co daje nam aż 6 łyżeczek cukru. Idzie moja Jaśmina, więc gdyby co, to możecie ją słyszeć na filmie. Przylazła, nie dało się bez niej nakręcić tego odcinka. Kolejne produkty to jogurty do picia. I tutaj mam taki jogurt do picia i on ma w sobie aż 22,8 grama cukru. Tylko, że to nie jest w tej całej buteleczce, tylko to jest w połowie tej buteleczki. Więc jeśli dziecko wypije całe, bo teraz tak, to jest połówka, to są 4 łyżeczki cukru. Ale jeśli dziecko wypije całą buteleczkę, tak, jeśli Jaśminko byś wypiła całą buteleczkę tego, to byś tak naprawdę wypiła 8 łyżeczek cukru. Takie coś. Jeśli chodzi o jogurty, mamy jeszcze jogurty na przykład, kurczę, jak to Wam pokazać, żeby nie było firmy, o może tak, to mamy jogurty jakieś z owocami,
w oddzielnych pojemniczkach i tutaj patrzyłam różnych firm i to jest podobnie. To jest 14 gram cukru, czyli to są 3 łyżeczki cukru. Kolejna sprawa, serki waniliowe. Ojej, bo mi Jaśmina tutaj plan zdjęciowy burzy. Taki serek to są 4 łyżeczki. No więc to jeszcze więcej niż w przypadku jogurtu. Na mojej liście jeszcze produktów znajdują się dżemy. No i tutaj mam jakiś pojemniczek po dżemie, słoiczek, który właściwie jest teraz był używany na kompot. W takim słoiczku dżemu, jeśli damy dziecku jedną łyżkę takiego dżemu, to w takiej łyżce dżemu mamy jedną łyżeczkę cukru, czyli tak naprawdę w jednej łyżce znajduje się około 5 gram cukru. Stąd też propozycja, że jeśli chcecie, żeby było mniej, to zapraszam tam na filmy odnośnie tego, jak zrobić dżem z małą ilością cukru dla dzieci. Na zakończenie, oprócz tego, że dzieci coś jedzą, to też dzieci coś piją. No i tutaj tak, w najlepszym wypadku, tak muszę pokazać, żeby nie było widać co i jak. W najlepszym wypadku użyjemy soku w takim jednym pojemniczku. Mamy aż 20 gram cukru. Są to 4 łyżeczki cukru. Ale bardzo często kupujemy też inne napoje bardzo znanych firm i te mają w swoim składzie aż 31 gram cukru. To jest 6 łyżeczek cukru. O tak! No właśnie, Jaśmina! Właśnie tak! Ja też warczę. Warczę i nie mogę się nadziwić, że aż tyle tego cukru jest w buteleczkach, takich, tak? Róża, ponieważ filmik jest na twój temat, to mam nadzieję, że mi pomożesz i zobaczymy, podsumowując, ile dzieci są w stanie zjeść cukru w ciągu dnia. Tak? Pomożesz mi? Tak. No dobra, to mamy tutaj szklankę, mamy tutaj cukier i będziemy dodawać. To zaczynamy od śniadanka. 6 łyżeczek cukru w płatkach śniadaniowych. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. To wrzucamy teraz... Co? A może kaszkę na drugie śniadanko, co? Tak, kaszka na drugie śniadanko to są 4 łyżeczki cukru. Proszę bardzo, 4 łyżeczki. 1, 2, 3, 4. To co? To teraz może po śniadanku napijemy się soczku, co? No, to taki ala soczek. To potrafi mieć aż 6 łyżeczek cukru. Proszę, 6 łyżeczek. 6, koniec. Dobra, starczy, jest 6. No, to skończyłyśmy. To teraz jakiś jogurcik. No to przykładowo tylko 4 łyżeczki cukru. Dajemy 4 łyżeczki? Tak. Róża, no to chodź, dawaj 4 łyżeczki. Gdzie ty poszłaś? Nic. Szukać tego jogurtu? Tak. Ale dobrze, ale tutaj cukier. 4 łyżeczki cukru są w takim jogurciku. 4. I co, na kolację poczekaj. Na kolację może jeszcze dziecko małe to dostanie jeszcze pewną mleczka, to przynajmniej jedna łyżeczka. A podejrzewam, że jest 2 razy, czyli 2 łyżeczki. No, starczy, bo już przerażenie mnie bierze. Ja wiem, że dziecko trochę może więcej dawało tego cukru niż normalnie. To były takie porządne łyżeczki. Ale to jest, ale wyszło nam już ponad pół szklanki cukru. I to koniec mojego zestawienia. To są takie niektóre produkty, które... Ja jestem trochę przerażona tym, co zobaczyłam, jak to wszystko zliczyliśmy i wyszło nam pół szklanki prawie cukru, gdyby dziecko faktycznie jadło codziennie te produkty. Tyle może zjeść, a to jest tylko część produktów, bo przecież
jemy, dajemy dzieciom inne placki, naleśniki, kanapki i tam też jest cukier. Więc ja was zostawiam z tym. Polecam sprawdzać etykiety, a ponieważ Jasmina już mi tutaj totalnie psuje plan zdjęciowy i zaraz cukier będziemy miały wszędzie, więc ja kończę ten odcinek. I my tutaj przesyłamy słodkie buziaczki. Przesyłasz słodkie buziaczki? Jaśminka, przesyłamy słodkie buziaczki czy nie? Tam trzeba się patrzeć. Tam. O Jezu, dostałam w zęby. Tam, ze zębów nie będę miała, nie będę mogła nic słodkiego jeść. Ci. Dobra, to my przesyłamy słodkie buziaczki i pa, pa.